Ej, w sumie bardzo ciekawa bramka to była, takie złapanie flipem. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zrobimy sobie taki mały speedrun i zobaczymy, w jakim czasie uda mi się odblokować nie taki nowy, ale dalej najnowszy pojazd w Rocket League, czyli busik z Fortnite'a. Tutaj macie dokładnie pokazane wszystkie wyzwania. Generalnie pokaże się timer. Ja nie będę wycinał szukania gierek, tylko będę to przyspieszał. No w tej chwili pewnie ruszył timer. No i co, zaczynamy. Pierwsze spotkanie znalazło bardzo szybko. Ostatnio, no teraz przyznam się, że od tygodnia nie grałem w Rocketa, ponieważ jestem w trakcie przeprowadzki, no i zaczęcia studiów, więc nie było tak zbytnio czasu. Mam nadzieję, że wygramy jak najszybciej, że zaliczy wyzwanie bezproblemowo. Chyba po prostu trzeba zagrać dowolną gierkę. O kurczę, co ja zrobiłem? Myślałem, że była gdzie indziej bramka. No i na początku odcinka prawdopodobnie, jeszcze tak kończąc to przedłużanie, widzieliście szybką reklamę. O tej współpracy myślę opowiem w kolejnym odcinku, jak będzie więcej czasu. Generalnie śmiesznie wyszło, że jest to firma z Polski, którą naprawdę mogę polecić. No i mam nadzieję, że nie będzie wam ona przeszkadzała. Zrobiłem ją jak najszybszą. Dobra, strzelamy bramki. Może zdecyduje się jak najszybciej opuścić spotkanie nasz przeciwnik. Mam taką nadzieję. Dobra, strzelamy trzecią bramkę. Nie będę mu na razie nic pisał, może sam się zdecyduje wyjść. O, chyba wychodzi, chociaż nie wiadomo. Dobra, poczekajmy, nie strzelajmy do bramki, to go wywali za nieaktywność. Zaliczy nam spotkanie. Nie, dobra, rusza się z powrotem. Nie fart. Chyba mam włączony czat dla każdego. Mam włączony czat dla każdego. Boom, pre-jumping. Zawsze na propsie. Jeszcze nie pomija powtórek, żeby to dłużej czasu zeszło. Bum, strzelamy szóstą bramkę, wyłaś typie, nie wiem czy mu mam pisać, żeby wyszedł, bo robię wyzwanie na czas. Ale goście chyba się nie zbiera do tego. Siódma bramka, nawet nie ma co tutaj tego liczyć. Bum, dziewiąta bramka, chyba nie ma sensu strzelać, bo i tak nie wyjdzie. To przedłuża zawsze o jakieś 15 sekund mecz. Nie, zapomniałem. Dobra, koniec pierwszego spotkania, niepotrzebnie to tak przedłużałem, ale... No cóż, ważne, że pierwsze zadanie zrobione. Teraz tylko jak odebrać nagrodę? Dobra, udało mi się odebrać nagrodę z tym. Teraz musimy wygrać jeden mecz w casualu z tym Antemon. Dobra, ruszamy. Dobra, ważne, że znalazło nam kogoś innego, aczkolwiek znowu ktoś z jednej platformy. Może ten nie będzie aż taki uparty jak tamten. Strasznie dużo czasu nam zeszło. Jeszcze strzelałem jako głupi, jak tyle bramek. Niepotrzebnie. Dobra, wyłaź typie. No, strzelił nam bramkę. To jest zupełnie teraz już morale up. I nie wyjdzie. Jak ogląda. Dobra, strzelamy. Nie strzelamy? Nie, no bez takich. Dobra, szybka bramka. Dobra, opuśćmy to jak najszybciej na ziemię. Mecz skończony, zadanie powinno być zakończone. W sensie, no, zakończone. Wykonane. O, jest doskonale zrobione. Odbieramy nagrodę. Oczywiście ją używamy i teraz trzeba zdobyć 5 bramek z tym czymś. To mam nadzieję, że akurat w tym momencie nie będą wychodzić od razu. Chociaż znając moje szczęście, to od razu będą wychodzili. Prawdę mówiąc, wydawało mi się, że szybciej się zakończą te pierwsze dwa spotkania. Że mniej czasu na to zajdzie, ale no nieoczekiwanie długo walczyli i chcieli się poddać, wyjść. Strzelamy szybkie 5 bramek i mam nadzieję, że ziomek dotrwa do 5 bramek i potem wyjdzie. Dobra, bramka numer 2. Chociaż wyczuwam, że tutaj może być szybszy rage quit. Chociaż czekajcie, bo on też gra tym autem z lamą. To zobaczymy, co on tam robi. To wyzwanie. Niesamowite, że nie trafiliśmy. Chyba nam daje po prostu zrobić zadanie. No, albo nam daje zrobić zadanie, albo nie wiem co. Nie pamiętam, co on musi zrobić z tym malowaniem lamy. Nie mam pojęcia, szczerze. Dobra, 5 bramek zdobyliśmy. Nie mam pojęcia, co on musi zrobić z tym swoim malowaniem.
Ja nie obroniłem, najgorzej. No dobra, mecz zakończony, wyzwanie powinno również zaliczone być. I tak też się stało. Tutaj dostaliśmy malowanie. Teraz musimy wygrać 5 gierek w dowolnym, na dowolnej playliście z tym dekalem. Tak naprawdę nie wiem, czy zalicza w momencie, kiedy przeciwnik wyjdzie ze spotkania. Obawiam się, że może nie zaliczać i że trzeba rozegrać całe spotkanie. Jeżeli zalicza, to znaczy, że jesteśmy dużo czasu w plecy. Jeżeli nie zalicza, to znaczy, że jest bardzo dobrze. No chociaż bardzo dobrze. Mogłem strzelić tam zdecydowanie mniej bramek, no bo na to się dużo czasu traciło. W sumie poza tym toperem. Nawet ciekawie wygląda kolorystyka tego malowania, jak się tak nie przyglądasz. Bęk, pierwsza brameczka. Wątpię, że po niej gostek wyjdzie, co by było nieuzasadnione trochę. To był dziwny flip reset. Nawet nie wiem, czy to można nazwać flip resetem, chociaż chyba można. No, nie było to najczystsze. No nie, znowu nie pomija powtórek. Dobra, mecz zakończony, kolejny mecz bez rage quitu. Mam nadzieję, że w przypadku właśnie wyjścia przeciwnika nie zalicza, ponieważ inaczej to nie jesteśmy chyba najszybsi. Dobra, kolejny przeciwnik znaleziony całkiem szybko. O, on ma takie same oto jak ja, to znaczy, że prawdopodobnie nie będzie chciał wyjść. Widać przeciwnik, który kopie piłkę. Zawodowiec jakiś, no to trzeba go zniszczyć tak po prostu. A kurde, nie wyjdzie. Niby nie musimy, ale mimo wszystko chciałbym wygrać każde to spotkanie, co jest na tym, na wyzwaniach. Był to na pewno ciekawy strzał. W sumie taki śmieszny. A może spróbujemy strzelić jakiegoś gola do intra? To też by było fajne. Śmieszne to było trochę. Oj, wyszedł. Ciekawe, czy zalicza. Od razu się przekonamy. Okej, zaliczyło, dlatego można doprowadzać do rage quitów. Generalnie przez to, że ludzie nie są skłonni do wychodzenia, nie wiem, czy po prostu nie będzie to bardziej na zasadzie, czy wygramy każdy mecz i czy za każdym i czy w każdym spotkaniu zaliczymy wyzwanie. Ale oczywiście timer również będzie, zobaczycie dalej, ile mi to wszystko zajmie. No nie, cóż za agresywny zawodnik. Wykańcza pustą bramkę. Ojeju, jaka bramka. Chciałem zrobić sobie stola, ale nie pykło. Ale głupia bramka. Dobra, kolejny mecz zakończony, jeszcze pozostały dwa. O nie! Chyba nie wczyto tam przeciwnika. Ale strasznie dużo konsolowców jest, ale to nie wiem, czy ze względu na casuale, czy na co. Chyba więcej osób po prostu na konsoli korzysta ze darmowego Rocketa. No, ale znalazło od razu drugiego przeciwnika. Dobra, bramkę strzelamy, musimy go jakoś zniechęcić, żeby jak najszybciej wyszedł, chociaż za bardzo mi to dzisiaj nie wychodzi. Dlatego chyba po prostu spróbuję jakąś bramkę do intra strzelić. Najważniejsze, żebyśmy wygrali każdy mecz w odcinku. Ej, w sumie bardzo ciekawa bramka to była, takie złapanie flipem. No i wyszedł, proszę bardzo, trzeba strzelić takie bramki, żeby jak najszybciej zrobić wyzwania. No i dobra, ostatnie spotkanie, które musimy rozegrać, żeby zaliczyć to wyzwanie. Może ten też się zdecyduje szybko opuścić mecz. No nie. Dobra, strzelmy bramkę. Może wyjdzie po taki czy po czymś takim, chociaż napisał po prostu nice shot. Co nie sugeruje, że będzie chciał wyjść, napiszmy dzięki. O, dobra, wyszedł. Generalnie nabraliśmy tempa. Mam nadzieję, że zaliczyło wyzwanie. Zobaczmy szybko. Jest 7 na 9, to znaczy, że zaliczyło.
już odbieram. Nie wiem, dlaczego kontrolerem nie mogę najechać na te rzeczy. I teraz MVP w jakimś meczu online. Także po prostu myślę, że wystarczy wyjść na 2-2, bo wiem, że na jedynkach nie zalicza. I będzie koniec naszego wyzwania. No chyba, że dołączymy do takiego spotkania. Ale to auto wygląda męsko. Dobra, straciliśmy bardzo dużo czasu na szukanie tego spotkania. Już chyba tam się zbugowało to moje lobby, co startowało, ale... Ważne, żebyśmy zagrali ten mecz, zdobyli MVP, czyli do tego też trzeba wygrać, ale myślę, że to nie będzie problemem. Dobra, strzelamy pierwszą bramkę. Jeżeli uda nam się zdobyć to MVP, to może nawet niepozornie zaczynając, uda nam się wykręcić całkiem niezły czas, ponieważ faktycznie te trzy ostatnie spotkania poszły ekspresowo. Mimo, że się nie zapowiadało na to, że jeszcze uda się wyrobić w jakimś dobrym czasie. O kurczę, zapomniałem, że tutaj nie ma czegoś takiego jak interwencja. Okej, nawet sympatyczna bramka. Taka akurat, żeby mogli pomyśleć o wyjściu. Chociaż wątpię, że to zrobią szczerze. Nie, niewiarygodne. Nie spodziewałem się, że on z tego strzeli samobuja. Jak można było coś takiego zrobić? Nie, no nasz typek jest... Nie będę tutaj obrażał, ale upośledzony. No nie, no spójrzcie na niego. No, nie wytrzymam. Dobra, wyrównujemy. To jest tak naprawdę walka 3-1. Nie, żebym coś sugerował, ale tak to wygląda. No, w drużynie przeciwnej też gustują w samobójach. Generalnie, no jak widzicie, 2-2 tryb. Casualne to jest szaleństwo. Podałem do naszego teammate'a, może on coś z tym zrobi. No nie, nie trafiałem, a takie ładne odegranie. Można w końcu za coś pochwalić naszego drużynowego. No nie, znowu mnie outplayował. Mój teammate nie wierzy w gościa. Ja to zestilowałem! Jak wskazuje piłka, to znaczy, że wykonaliśmy już wszystkie zadania. I to się też stało. MVP dostaliśmy. Można odblokować najnowsze auto, którego myślę w dzisiejszym odcinku nie przetestujemy, ale przetestujemy go w najbliższym odcinku. Nie wiem, kiedy to będzie, nie wiem w jakim formacie. A załóżmy go. Zobaczymy, jak śmiga. Wy widzicie na ekranie, w jakim czasie mi się udało ukończyć wszystkie wyzwania. I ja w sumie nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno nie było to jakoś mega wolno. Najważniejsze, że w każdym meczu zrobiliśmy wyzwanie. Nie było żadnego spotkania zmarnowanego. Ten busik to taki trochę śmieszny, ale na pewno nim zagramy, będzie z niego dedykowany odcinek. Tak jak mówiłem na początku odcinka, przez ten wyjazd, przez to zamieszanie troszeczkę później się pojawiły materiały z tego eventu. Mam nadzieję, że i tak wam się podobał dzisiejszy odcinek i zostawicie czy to subskrypcję, czy to łapkę w górę. Elo, elo.